Dzień dobry wszystkim, oto materiał Gear 5 a Looney Tunes, czy raczej Gear 5 a ogólnie kreskówki, bo szczerze powiedziawszy najwięcej tutaj chyba będzie Toma i Jerry'ego. A tak w ogóle myślałem, że ten materiał jest bez sensu do zrobienia, ponieważ nawet w Google grafika znajdziecie takie porównania, że no tu Gear 5, a tu jakaś kreskówka i tak dalej. Prezentowana wiedza w tym filmie nie jest niczym odkrywczym, każdy to sobie może znaleźć w internecie. Natomiast na karcie społeczności w przeważającej większości chcieliście dostać taki materiał, więc no cóż, zrobiłem go. Generalnie film zawiera liczne spoilery z mangi i tak dalej, więc oglądacie na własną odpowiedzialność. No ale już co, trudno i zaczynamy. No to co, najpierw widzimy tutaj na ekranie kręcioła, jakiego Luffy sprzedał Kaido. No i podobną rzecz możemy znaleźć w Tom i Jerrym, jak i w mnóstwo innych kreskówkach tego typu. Kręcioł to jest taka charakterystyczna rzecz dla kreskówek. Myślę, że każdy, kto je oglądał, na pewno co najmniej raz spotkał. Wydłużające się ręce to już charakterystyczna rzecz dla Luffy'ego, ale to jednocześnie jest hint, że Gear 5 mógł być wcześniej hintowany, bo jak mówili Gorosei, nie tylko guma się rozciąga, ale właśnie Zoaniki nadaje właścicielowi owocu gumowe moce, czy gumowe efekty. No ale właśnie w kreskówkach wydłużające się kończyny wszelkiego typu też są rzeczą powszechną. Jak się oglądało Laboratorium Dextera, czy właśnie to Majorego, czy inne zwariowane melodie, to właśnie nadnaturalne rzeczy związane z ciałem się bardzo często zdarzały. Jak ktoś oglądał na przykład Strusia Pędzi Wiatra, to pamięta, że ten kojot, co go gonił i chciał go zjeść, często spadał w dół kanionu, no i to przeżywał, prawda? No i co, dalej mamy zwielokrotnione oczy. Nie mam pojęcia, jak dokładnie się to nazywa, ten cały efekt, no ale nazwijmy to sobie zwielokrotnione oczy. I tutaj Odano, tak średnio to narysował, szczerze powiedziawszy, jakoś tego nie kupuję, nie podoba mi się zbytnio, no ale jest to bardzo charakterystyczna rzecz dla kreskówek, nawet nie ma co mówić dalej, z pewnością każdy wiele razy widział. I następną taką rzeczą, bardzo, bardzo znaną pośród kreskówek, są gwiazdki wokół głowy. Możliwe, że fani Pokémonów znają ten efekt jako oszołomienie. No i generalnie te gwiazdki mają reprezentować oszołomienie danej osoby, że jest otumaniona i tak dalej. Dalej mamy motyw wielkiej pięści i Luffy, żeby pokonać Kaido, użył takiej naprawdę ogromnej, która wgniotła go w ziemię i tak dalej, która wręcz znajdowała się między chmurami, więc no to była spora pięść, a w kreskówkach właśnie znajdziemy też motyw dużej pięści. Często ma to sugerować power up postaci, takie zwiększenie siły. Z tego co pamiętam z dzieciństwa, to właśnie takim częstym, bardzo częstym motywem było to, że postacie nagle znajdowały jakiś eliksir, który im dodawał siły i tego typu rzeczy, co powodowało przewagę nagle tej słabszej postaci nad tą wcześniej silniejszą. No Tom i Jerry to perfekcyjny przykład. Ale skoro o tym mowa, to częstym motywem też jest motyw siły mięśni. Nawet w debiucie Gira 5 w anime mieliśmy to, że Luffy powiększa sobie mięśnie, co właśnie jest dosyć częstym zabiegiem w kreskówkach, że nagle jakaś postać staje się silniejsza. Nawet bodajże w Brickleberry w kreskówce dla dorosłych coś takiego znajdziemy. No generalnie częstym motywem w kreskówkach jest odcinek, gdzie jakaś słabsza postać staje się bardzo silna, jej wystrzeliwuje w górę, woda sodowa odbija do głowy i potem nagle traci tą siłę i musi sobie jakoś poradzić z problemami, których sobie naważyła, gdy była silna. No i tak to mniej więcej wygląda. Następnie mamy nadmuchanego Kaido, tam już coś tam z nim Luffy podziałał w trakcie walki i go nadmuchał, nie pamiętam już dokładnie, ale stricte chodzi o to, że w kreskówkach też znajdziemy podobne motywy. Bardzo często pamiętam, że jedna postać chciała zrobić reanimację drugiej i nadmuchiwała tą drugą postać jak balon, więc no nawet jak przyjrzymy się One Piece'owi, to warto sobie przypomnieć atak Fuzen bodajże u Luffy'ego w podstawowym trybie.
niebie, także możliwe, że to jest dalsze hintowanie tego, że Gear 5 miał być znacznie, znacznie wcześniej, czy coś takiego. No idąc dalej, to mamy bieg, taki charakterystyczny bieg, nie wiem jak to opisać, no ale widzicie to na ekranie. No i to jest oczywiście motyw ze Strusia Pędzi Wiatra, on tak bardzo często biegał. No ale jak się pogrzebie, znajdziemy ten motyw też w innych bajkach. No i dalej mamy spłaszczenie w pewnym momencie walki. Kaido przywalił Luffy'emu w głowę, ten się dosłownie spłaszczył. To jest też jeden z takich bardzo klasycznych rzeczy dla kreskówek. Jak ktoś oglądał Toma i Jerry'ego, to z pewnością pamięta, jak różne rzeczy spadały na Toma i potem miał takie charakterystyczne, jakby to ująć, no na przykład żelazko mu spadało na twarz i to odbicie żelazka było widać u niego na twarzy. Wiecie o co chodzi, bo też to macie na ekranie, co nie? No i będąc w temacie jeszcze spłaszczeń, to tutaj jest taka, jakby to nazwać, że przedmiot uderza w postać, a to raczej przedmiot dostosowuje się do postaci. Nie wiem jak to inaczej ubrać słowa, no ale macie to na ekranie i mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. No i kolejny bardzo ciekawy motyw, który osobiście bardzo lubię, to znaczy przyszykowanie się do ciosu, takie charakterystyczne kręcenie ręką i uderzenie prosto w twarz oponenta. Często taka pięść nawet wychodzi poza ciało, twarz oponenta, no i to tak komicznie wygląda. Luffy tak właśnie Kaido w trakcie walki przyfasolił. No i to by było wszystko ode mnie. Jeżeli macie jeszcze jakieś porównania, znaleźliście coś więcej, dajcie znać. Nagrywałem totalnie na spontanie, bo uznałem, że nie ma sensu pisać scenariusza do filmu, gdzie tak naprawdę omawiam tylko paręnaście obrazków. Także dajcie znać, co myślicie o tej całej kreskówkowości, o całym materiale i o samym Girze 5. No to co, na razie.